skater, jak nasza krew, dookoła serc, uderza w kibicowską pieśń. Ja wolę, 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 ja wolę. Cały świat od wielu lat, jak się wokół siebie patrzę i tak. Policja jebana będzie zawsze i wszędzie!
Chodźcie, zostawcie dla piłkarzy, jak przyjadą! Jedziemy głośno! Nasza Jagiellonia! Czerwca 2015 roku. To jest szczególna data dla naszego klubu. Zakończył się już sezon 2014-2015 i dzisiaj jest już pewne. Jesteśmy trzecią siłą w Polsce. Mamy brązowe medale Mistrzostw Polski. Reprezentujemy nasz kraj w europejskich pucharach. Oto przed Państwem panowie piłkarze Jagiellonii Białystok! Krótkie pytanie. Wszyscy razem, cały plac. Kto wygrał podium? Kto? Kto? I jeszcze raz, jeszcze głośniej. Niech usłyszy nas całe miasto. Kto wygrał podium? Drugie, również bardzo
krótkie pytanie. Kto ma puchary? Ja! Kto? Ja! Kto? Jeszcze raz! Jeszcze głośniej! Całe miasto! Kto ma puchary? Jeszcze ktoś idzie? Brawo! Pięknie! Jaka dziękujemy! Jaka dziękujemy! Brawo! Jaka dziękujemy! Jaka dziękujemy! Trener już był czy nie? Był. Nie wiem czy nagrałem, bo w takim tłumie to wiesz, to... Dobra, Krzysiu, odpalamy się.
Także witam serdecznie wszystkich. W 2010 roku niektórzy byli otacy mali, jak tutaj byli, ale zdobyliśmy puchar. Dzisiaj jest nas trochę mniej, ale jesteśmy oddani bardziej sensem. Mamy zespół, który jest bardzo młody. Ja chciałbym im bardzo podziękować, bo mieliśmy bardzo trudne momenty. Wy zawsze wspieraliście nas, byliście tym naszym 12 zawodnikiem. W momencie, jak powstał stadion, to byliście i 12, i 13, i 14 w wielu momentach. Nie ma przypadku, że my zdobywaliśmy bramki w tych momentach trudnych, bo wy nam pomagaliście. Dlatego wy jesteście cząstką tego, my jesteśmy jednością wszyscy razem. Ten zespół ma wielki charakter i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Jednak dla mnie osobiście trzecie miejsce jest fajne, ale dla mnie my jesteśmy mistrzami Polski i to jesteśmy najważniejsi. Że z tego wszystkiego wyjdziemy jeszcze bardziej silni, że jako zespół będziemy jeszcze bardziej mocniejsi. Są to trudne momenty. W rundzie finałowej wygraliśmy 5 spotkań, jeden remis, jednego nie pamiętamy. I jeszcze raz wszystkim mówię, panowie, bawimy się! Wszyscy, którzy nas pomagali, obyście byli zawsze z nami. Jesteście wspaniali. Dziękuję tak samo drużynie, bo dzięki niej my jako trenerzy osiągnęliśmy sukces. Bez niczego nic by nie było. Właścicielom, wszystkim ludziom związane. I teraz tutaj coś zaśpiewamy wszyscy razem. Za waszą obecność dzisiaj tutaj. Również cieszymy się z tego wszystkiego, co do tej pory zyskaliśmy. Takie mecze jak dzisiaj pokazują, że mamy charakter i że potrafimy wygrywać nawet w ciężkich momentach dzięki waszej pomocy. Dlatego chłopaki, dzięki wielkie wam wszystkim. Gratuluję i mam nadzieję, że powtórzymy całą historię od początku. Teraz puchary, jedziemy. Kto wygramy? Mamy trzecie miejsce na Pudle i kolejny raz Puchary Europy. Dlaczego? Dzięki naszej drużynie, która ma jaja, ma charakter, pod jedynie słusznym kierownictwem Michała Probierza. Brawo, Michał! Bez kibiców nie byłoby tego sukcesu. Zawsze w każdej trudnej i dobrej chwili byliście z drużyną. Dziękuję wam za to. Nasza jaka nasza Polska jest! Jared!
serdecznie wszystkich chciałbym powiedzieć krótko. Jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że mogę mieszkać w Białymstoku. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mamy tak wspaniałą drużynę, jaką jest Jagiellonia. Cała Polska nam tego zazdrości, także mega, mega. Dziękuję bardzo. Tak jak wcześniej trener powiedział, zostaliśmy okradzeni z punktu w Warszawie, ale honoru i dumy nikt nam nie zabierze. Dziękuję bardzo. Będziecie nas wspierać jako wychowanek, no jestem dumny z tego, że mamy tu takich kibiców, że no jesteście z nami zawsze, tak? Uczymy swego, dlatego już zaczynamy
wszystkich. Naprawdę, takie mecze jak dzisiaj są szczególnie dla was. My walczymy na boisku szczególnie dla was, żebyście wy mieli co oglądać, żebyście byli dumni z naszego miasta. Ja jako wychowanek, naprawdę to jest coś wspaniałego, jako wychowanek, jako mieszkaniec Białegostoku, zdobyć coś takiego z moim klubem, z moimi kibicami, to jest naprawdę coś zajebistego. Ja myślałem, że Białegostok ma zajebistych kibiców, ale dzisiaj przeszliście samych siebie. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz, kto wygrał mecz? Jeszcze raz, panowie i panie, dzieci, chcieliby wszystkim podziękować za przybycie. Jutro ogłaszamy dzień wolny. Pija, bawim się! Pijem, bawim się, chciał!
Jak się podobało? Zajebiście, mamy podium! Jedziemy do Kazachstanu! Chłopaki, jak się podobało? Jakie nastroje? Elegancko! Chłopaki! Jakiś doping! Kto wygrał mecz? Jaga! Kto? Jaga! Kto? Jaga! Pomoże!
ma pucharę? Jaga! Kto? Jaga! Kto? Jaga, jaga, jaga! Do boju, do boju, do boju! PKS! Jak się podobała impreza? Najlepsza! W końcu Jaga najlepsza w Polsce jest! Mistrz! Mistrz! Jaga! Mistrz! 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 Jaga! Mistrz! 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 Jaga! Mistrz! 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 Jaga! Mistrz! Dzięki! Chłopaki, jak nastroje? Jak się podobała impreza? Jak się impreza podobała? Jak nastroje? Elegancko! Dobra, utrzymują się w dalszym ciągu. Nie myślicie na przykrycie, kurwa. Jak się podobała im... Zaraz, tak? Pisaczka. Oj, to pan, dziękuję. O, dziękuję. Bardzo dziękuję. No dawaj, rzekł ostatnio. Wiadomo cię? Ale autobusowa. Weź mi się. Dobra, dzięki. Dzięki. O, komentarz. No, normalnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, komentarz do mediów, jak się podobała tutaj impreza. No, niesamowite przeżycie. Jest pan zadowolony? Tak, to jest...
pierwsze moje takie przeżycie w życiu piłkarskim, także... Jak na przyszłość się zapatrujecie? Jak daleko chcecie zajść, tak? W pucharach? Chcemy walczyć jak najlepiej, żeby to wszystko cały czas tak wyglądało. Każdy sobie marzy. Mistrzem Ligą Europejską, to jest najważniejsze. Tak, dziękuję. Było czwarte, było trzecie, teraz mistrz! Zobaczymy, co się dzieje pod hotelem Crystal, bo widzę, że zebrał tam się duży tłum osób. Prawdopodobnie zawodnicy będą dzisiaj w tym hotelu nocować, tak? Na Skłodowskiej. W ogóle nie wiem, co mówić, bo nic nie słyszę. No. Później pogadamy. Jedno pytanie, dlaczego wszyscy się pod hotelem tutaj zbierają? Jedno pytanie, dlaczego wszyscy się pod hotelem zbierają? A, w hotelu, tak? Do o, cześć! Mogę chwilę? No, a co tam? Dał się, abyśmy tu zdjęcie zrealizować i bardzo wielko później jest tam... No, wytnę ci potem klaskę, jak chcesz, no. Dawaj, dawaj. Ale nie, to chodzi na to. Dawaj, no, jasne, tylko mówię kiedy. Dawajcie mnie. Proszę. Dawaj. Dzisiaj tu, mamy się, Wisławia i Zaszczu, każdy wie, 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 każdy
się udać na plac uniwersytecki, może jeszcze tam coś się dzieje, zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Podejdziemy jeszcze pod autobus. Legia Warszawa, starą kurwą jest! Brawo!